niezmiernie miło poinformować nam, iż 30 czerwca bieżącego roku delegacja Grupy Inicjatywnej Postępowej Partii Polski wzięła udział w manifestacji w obronie publicznej służby zdrowia w Londynie, Wielka Brytania. Demonstracja ta odbyła się w centrum miasta, gromadząc około 50 tysięcy osób. Wśród zgromadzonych dominowali miejscowi związkowcy, pracownicy NHS, brytyjskiej służby zdrowia oraz członkowie organizacji robotniczych. Publiczna i powszechnie dostępna służba zdrowia to jeden z fundamentów współczesnego państwa burżuazyjnego, o który przez wiele lat walczyła klasa robotnicza całego świata. Jak na razie fundament ten skutecznie wywalczony został przez naszych poprzedników i utrzymany w kilkudziesięciu krajach świata. Do tej pory jednak trwają ciągłe ataki burżuazji na państwową służbę zdrowia, mające na celu jej komercjalizację, prywatyzację, a przez to jej konsekwentną likwidację. Na co dzień widzimy tego typu działania w Polsce, dlatego też polska klasa robotnicza musi się organizować do obrony powszechnej i bezpłatnej służby zdrowia, edukacji oraz opieki społecznej. Dziękujemy bardzo towarzyszom z Wielkiej Brytanii za ciepłe przyjęcie, pozdrawiamy i do usłyszenia.